Cześć, z tej strony Kermitto. Będzie to poradnik na temat rekrutacji jednostek. Wojsko, jako takie, ma tylko jedno zadanie. Ma walczyć. I w jaki sposób? Przede wszystkim skutecznie. Musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim praktyczną stronę. Jest dosłownie kilka rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę. Czas rekrutacji, skuteczność w bezpośrednim starciu oraz czas przemieszczania się, czyli to, jaką wojsko ma mobilność. Przedstawię Wam kilka zestawień i mam nadzieję, że dojdziemy do tych samych wniosków. Zaczynając od podstaw. Mamy wojsko ofensywne, tak zwane off, oraz wojsko defensywne, tak zwany def. Są tylko dwa rodzaje. Nie ma czegoś takiego jak offy, które mają zdolności obronne, ani defy, które mają zdolności ofensywne. Mamy tylko dwa rodzaje. Wojska, które bronią i wojska, które atakują. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to tyle, że moja wioska może rekrutować w 100% albo wojsko defensywne, albo ofensywne. W żadnej z wiosek nie rekrutuje jednocześnie trochę wojsk defensywnych, a trochę wojsk ofensywnych. Każda wioska ma swoją zagrodę. Przy maksymalnym poziomie 30 zagroda może osiągnąć limit populacji sięgający 24 tysięcy jednostek. Jednak każda wioska musi pomieścić oprócz wojska również budynki, które również zabierają część populacji. Ważne jest więc to, żeby budować budynki rozważnie. Przedstawię Wam pewne zestawienie, żebyście zobaczyli, jaki wpływ na to, do jakiego poziomu rozbudowuje wioskę, ma to, ile miejsc w zagrodzie zostaje na wojsko. Jesteśmy w kalkulatorze budowy. Przed nami plansza pokazująca, jaki wpływ ma poziom budynku na to, ile mieszkańców z ogólnej populacji zabiera oraz ile daje nam punktów. W tej chwili wypełniłem wszystkie pola maksymalnymi wartościami dla każdego budynku. Jak widzimy, całkowita wartość punktowa to 12 154 punkty. Populacja, która jest dostępna do rekrutacji jednostek, to 19 812 jednostek. Mamy bardzo dużo punktów, więc jesteśmy groźni. Trzeba sobie jednak zadać pytanie, czy aby na pewno. Przed nami już kalkulator jednostek. Wpisałem tutaj przykładowego offa, założenie bez łuczników konnych, dla populacji 19 812 jednostek. Jak taki off sprawdził się w walce? Widzicie na przykładzie. Próba dla wszystkich wykonywanych tutaj eksperymentów to będzie po 10 000 jednostek każdej jednostki piechoty. Pozostałe parametry zostawiam jako neutralne. Mamy zerowe szczęście, 20 poziom muru oraz 100% morale. Natomiast założenie z łucznikami konnymi, jak widać, sprawdza się nieco lepiej. Czy można w takim razie dodatkowo jeszcze zwiększyć skuteczność naszego offa poza samą rekrutacją łuczników konnych? Można, ale należy budować do niższych poziomów budynki i zaoszczędzić przez to dodatkowe miejsca w zagrodach na wojsko. W jaki sposób to ograniczyć? Przede wszystkim możemy ograniczyć poziomy budynków, które de facto nie są nam tak bardzo potrzebne. Mówię tutaj o rynku. Ja akurat, bo będzie to mój przykład, redukuję poziom do 15 levelu, ratusz do 24 levelu oraz warsztat do 10 levelu. Daje mi to łącznie 9987 punktów, ale za to 20 827 miejsc w zagrodzie, które mogę przeznaczyć na wojsko. W jaki sposób przekłada się to na offy? Widzimy tutaj przykładowego offa, który spełnia ten warunek. 20 827 jednostek, które się na niego składają i zakładamy, że nie ma on w sobie jednostek łuczników na koniu. Tak wygląda atak w wykonaniu takiego offa. A tutaj już moja osobista propozycja. Mój off. W taki sposób sprawdzi się w walce. Oczywiście poziomy budynków można obniżyć
jeszcze bardziej niż ja. Przykładowo, ratusz do poziomu 20 oraz warsztat do poziomu 5. W tym przypadku będziemy mieli 20 931 miejsc w zagrodzie dostępnych na wojsko. Jednak warto zauważyć, że punkty spadają nam aż o 400. Przykładowy off dla takiej zagrody w ten sposób sprawdzi się w walce, bardzo porównywalnie z moim offem. Różnica to zaledwie 0,2%. Dla początku wariant bez łuczników konnych. Wnioski z zestawienia nasuwają się same. Off z łucznikami konnymi zawsze będzie skuteczniejszy. Dodatkowo ograniczenie poziomów budynków w wioskach doprowadzi do zwiększenia efektywności waszych offów nawet o 2,5%. To tak, jakbyście do każdej wioski mieli dodatkową, tak jakby drugą brązową flagę ataku. Myślę, że warto. Na to, jaki szablon rekrutacji wybierzemy, powinny mieć wpływ nie tylko skuteczność, ale również mobilność oraz czas rekrutacji. Jeżeli chodzi o mobilność, to off, tak czy inaczej, zawsze będzie poruszał się z prędkością tarana. Natomiast jeżeli chodzi o prędkość rekrutacji, tutaj tak naprawdę też nie ma to specjalnego znaczenia, ponieważ przy obecnym systemie gry na plemionach, tak czy inaczej, dopasowujemy się wszyscy do akcji. Kiedy te terminy następują? Kiedy gotowi do walki są gracze, którym rekrutacja zajmuje tak naprawdę najwięcej czasu. A umówmy się, raczej nigdy nie będzie rekrutował wojska równie szybko, co topka. Myślę, że kwestie, że im więcej wojska w wiosce wyprodukuję, tym skuteczniej będę walczył, mamy już udowodnioną i możemy ją w zestawieniu defa już pominąć. Testy będę wykonywał przy parametrach takich samych jak w przypadku offa, ale oczywiście pewne rzeczy muszę zmienić. Naprzeciwko różnych zagród defa przeciwstawię mojego offa, który wypadł w zestawieniu jako prawie że najsilniejszy. W przypadku defa jednak będę bardzo brał pod uwagę to, w jakim czasie taka zagroda się rekrutuje. Wykonam specjalny test praktyczny, który pomoże Wam wyciągnąć prawidłowe wnioski. Oto zagrody defa, które będą brały udział w teście. Pierwsza z nich to 9180 pikinierów i 1940 ciężkich kawalerzystów. Starałem się, aby obie te jednostki były zbilansowane względem siebie w taki sposób, żeby czas, w którym łącznie zapełnią pełną zagrodę, był podobny. W tym wypadku wynosi to 403 godziny, co daje w zaokrągleniu 17 dni rekrutacji do pełnej zagrody defa. Druga propozycja to moja osobista propozycja. Zagroda defa składająca się z 2200 ciężkich kawalerzystów i 3800 pikinierów i 3800 łuczników. Łącznie zapełnią zagrodę w ciągu 461 godzin, czyli będzie to niecałe 20 dni rekrutacji do pełnej zagrody defa. Przeciwstawię je zagrodzie defa, przedstawianej przez bardzo wielu graczy jako ta najskuteczniejsza. Być może dlatego, że w symulatorze oczywiście okaże się najsilniejsza, jednak nie bierze pod uwagę mobilności i czasu rekrutacji, co postaram się udowodnić. 913 godzin 40 minut. To jest około 38 dni rekrutacji do pełnej zagrody defa. Mamy tutaj 5000 pikinierów, 4800 łuczników, 5000 mieczników oraz 1000 ciężkich kawalerzystów. Rozpoczynamy więc test skuteczności. Zagroda numer 1. Jak widzimy na symulacji, po stronie obrońcy pada 68,82 wojska. Symulację zagrody numer 2 widzimy, że pada 67,73% wojsk broniących. Symulacja wojska numer 3 i widzimy, że padło 57,04% wojsk po stronie broniącego. Dość jednak już laboratorium. Przejdźmy do faktycznej rozgrywki. Rzadko kiedy jest tak, że bijemy się jedna zagroda defa na jedną zagrodę offa w takich warunkach. Ile razy jest tak, że wchodzimy na grę i patrzymy, lecą jakieś ataki i nagle musimy szybko zorganizować wsparcie. Lub też jesteśmy po jednej akcji w obronie, a już trzeba szykować obronę na kolejne dni, na przykład już kolejny weekend. Jak wtedy powinny wyglądać nasze symulacje? Wyobraźmy sobie, że mamy kilka wiosek.
a jedna z nich jest atakowana. Kolejnym utrudnieniem będzie, że 7 dni temu wojsko w tych wioskach zostało kompletnie wyzerowane wskutek zużycia czy też obrony. Natomiast atak, który zbliża się do wioski, osiągnie swój cel w ciągu najbliższych 80 minut. Mamy więc tylko 80 minut na to, żeby zebrać do obrony wioski wojsko z okolicy. Biorąc pod uwagę to, z jaką prędkością każda z jednostek będzie się przemieszczała na jedno pole, czyli miecznicy 22 minuty na jedno pole, łucznicy i pikinierzy 18 minut na jedno pole oraz ciężka kawaleria 11 minut na jedno pole, przy uwzględnieniu tego faktu musimy wiedzieć, że pikinierzy i łucznicy zdążą z wiosek 1, 2, 3 oraz 4. Miecznicy zdążą tylko z wiosek 1, 2 oraz 3, natomiast ciężka kawaleria zdąży ze wszystkich pozycji osiągnąć swoje cele. Oczywiście wojsko będziemy wysyłali osobno tak, aby zawsze z którejś wioski wojsko zdążyło na czas. Przypominam jeszcze raz parametry dla tego ustawienia. Mieliśmy tylko tydzień czasu na rekrutację od kompletnego zera oraz tylko część jednostek zdążyła. W tym wypadku dla zagrody numer 1 zdążyli pikinierzy z wiosek numer 1, 2, 3 oraz 4, a więc z 4 pozycji oraz ciężka kawaleria z pozycji 6. Tyle, ile się zrekrutowało przez 7 dni. Przy tych ustawieniach i w tym wariancie dla tej zagrody straty wyniosły 23,65%. Przy tych samych ustawieniach dla wariantu numer 2 straty, jakie ponieśliśmy, to 28,87%. Jak widać na trzecim przykładzie, pogrom jest totalny. Straty sięgają 83,55%. Na koniec warto dodać, że mój DEF, czyli zagroda numer 2, nieco lepiej, około 2-3%, jeżeli chodzi o skuteczność, wypada w starciu ze wszystkimi typami offów bez łuczników konnych. Trzeba pamiętać, że mimo wszystko ta jednostka, łucznik na koniu, często jest pomijana w strukturze offa, zwłaszcza u tych mniej doświadczonych graczy, których tak naprawdę jest pełno na serwerach. Jeżeli natomiast chodzi o całość poradnika, to mam nadzieję, że został on przedstawiony rzetelnie. Pokazałem kilka niuansów, które możecie jak najbardziej wykorzystywać na swoją korzyść. Także mam nadzieję, że podchwycicie coś dla siebie. Dzięki za uwagę. Cześć.